Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy w Szkole Walki Drwala z Tomkiem Drwalem. Witaj, Tomku. Cześć, witam, dzień dobry. Tomku, na początku pytanie, jak twoje zdrowie, jak zoperowana noga? No, z każdym coraz lepiej. Jak widać, dzisiaj jestem już drugi trening na siłowni, coś zaczynam robić. Na szczęście z nogą coraz lepiej, większe zgięcie, także wszystko powoli do przodu. W kolejnym pytaniu chciałem zapytać o twojego niedoszłego przeciwnika, Azisa Karaoglu. Jak to jest? Byłeś tam na hali, tak? Oglądałeś tą walkę. Ale widziałeś tą walkę gdzieś tam pewnie w telewizji. Powiedz, jakie to jest uczucie właśnie widzieć swojego przeciwnika w walce z kimś innym, a samemu jakby no, nie móc nic zrobić. Wiesz, już miałem 2 tygodnie na to, żeby się z tym pogodzić, że nic nie mogę zrobić, bo to się stało. No już byłem wtedy po operacji, nie? Byłem na tej... Szkoda, no. Tak naprawdę walka to jest taki sprawdzian test, no nie? Najbardziej tym wszystkim to szkoda tego czasu, bo zrobiłem jak gdyby 2 cykle przygotowawcze, naprawdę teraz solidnie trenowałem, bo i robiłem siłownię, i robiłem zapasy, i robiłem dużo tarcz z Tomkiem Sararą. Także na Azisa byłem super przygotowany. I szkoda też, że tak jego przeciwnik słabo zawalczył, bo troszkę podjął, właśnie w tych niebezpiecznych pierwszych minutach podjął się walki na... właśnie poszedł na wymianę w stójce i tak się to skończyło. Tak myślałem, że to się skończy, jeżeli ktoś właśnie pójdzie w tych pierwszych minutach na wymianę, to może się tak się skończyć. No Azisa trzeba było po prostu chwilę złapać, przytrzymać, przeklinczować, wymęczyć i dopiero później próbować go gdzieś tam obijać. Natomiast no szkoda, no mi szkoda, że nie zawalczyłem. To też jest tak, że dużo na tym straciłem, zarówno mentalnie, jak i finansowo, także no tym bardziej, no ale to nic z tym nie zrobię, no nie pójdę w kąty, nie pójdę płakać, trzeba po prostu iść dalej, gdzieś tam w środku biorę to za dobrą monetę na przyszłość. No tym bardziej, że Aziz po wygranej walce z Karaoglu ma już praktycznie obiecaną walkę o pas z Mamedem Khalidowem, prawda? Więc jeśli wygrałbyś pewnie tą walkę, też takiej walki byś się doczekał. To znaczy, no... Ciężko walczyć teraz, no nie, bo to jest troszkę takie może politycznie sportowe, natomiast no, dla mnie najważniejsze jest to, żeby zrobić dobrą walkę, wygrać tą walkę w fajny widowiskowy sposób i to było dla mnie najważniejsze. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, że najbardziej tego wszystkiego czasu, który po prostu włożyłem i energii, i serca w ten cały trening, bo naprawdę byłem w dużo lepszej formie, w dużo lepszej dyspozycji niż przed walką z Michałem w maju. Walka wieczoru, Gali KSW 33, twój były przeciwnik Michał Matera walczył z Mamedem Khalidowem. Jak z twojej perspektywy oceniasz tą walkę? To znaczy, potwierdziło się to, co mówiłem przed walką, nie? Że jeżeli się z Mamedem nie da mu się zaskoczyć właśnie w tych pierwszych minutach, to ja myślę, że jest szansa, żeby ten pojedynek wygrać. Tak też myślałem, no niestety Mamed dobrze go rozczytał. Prawdopodobnie po mojej walce wiedział, że Michał wchodzi z tym zamachowym. Czasem wszedł idealnie w tempo, trafił na punkt, wykończył kolanem i takie życie, taka walka. No ja tutaj w żaden sposób uważam, że Mamed jest kompletnym zawodnikiem i bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie uważasz, że miał też trochę szczęścia w tej walce, że tak trafił w tych pierwszych minutach? No, zawsze jest, no, rozmawialiśmy przed chwilą o tym, nie? Właśnie a propos właśnie Falcao, Karaoglu i Coopera, że jednak trzeba mieć to szczęście w walce. No, zawsze jest ten szczęśliwe trafienie, no jednakże no ma predyspozycję tego, że jednak po części to też nie było szczęście, no ma to wytrenowane, bo nie pierwszy raz skończył tak walkę w pierwszej rundzie, po prostu ma mega dynamit właśnie w tych pierwszych minutach, później już ten dynamit, tego dynamitu brakuje, no i na to trzeba uważać po prostu. No, tu był element zaskoczenia, element szczęścia i po prostu no, to jest właśnie takie dla mnie trochę przykre, że no, po prostu, czy dla mnie podejrzewam, że dla większości kibiców, że po prostu nie było jak gdyby tej kontynuacji, gdyby to się stało tam w drugiej, trzeciej rundzie, że po prostu Michał nie miał okazji się zaprezentować właśnie tym co wypracował na przykład. No, rozmawialiśmy wcześniej przed tą walką, no mówi, że jest w jeszcze lepszej dyspozycji niż w walce ze mną. No szkoda, no też chciałem zobaczyć po prostu jak walczy właśnie w pierwszej, w drugiej, w trzeciej rundzie. No aczkolwiek no, takie jest MMA, nieprzewidywalne. Zresztą sam jestem też po części jakąś ofiarą, bo też z Falaresem na przykład mówili mi nie kop fronta i kopnąłem fronta, poszliznałem się, dałem się zjeść po prostu. Podałem sobie nogę na tacy i to takie są walki MMA po prostu, nieprzewidywalne też.
Zawsze mnie to ciekawiło, walczysz dla największej organizacji MMA w Polsce. Złapałeś bardzo ciężką kontuzję. Czy otrzymałeś od KSW jakieś wsparcie w związku z tym? Znaczy nie podszywam się do tego w ogóle, żeby otrzymywać jakieś wsparcie. No, ważne, że podtrzymujemy dalej nasze umowy, że jak będę chciał, będę walczył i tyle. No tutaj, jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, leczenie i tak dalej, to po prostu umowa tego nie zawierała. Także ja nie mam do nikogo pretensji tutaj i też nie oczekiwałem, że już po prostu życie mi nauczyło, że umiesz liczyć na siebie, a nie, że ktoś ci tam pomoże po prostu. Aczkolwiek w tym przypadku jeden z moich dobrodziei, sponsorów, po prostu naprawdę solidnie tutaj mi pomógł, jeżeli chodzi o zabieg, zorganizowanie zabiegu, o koszty i tak dalej. Jest to firma R8, której przy okazji właśnie tego wywiadu chciałem bardzo podziękować. I tutaj akurat się nie przeliczyłem, jeżeli chodzi o moich dobrodziei, sponsorów. Rozmawialiśmy o kulisach twojej kontuzji, ale nie porozmawialiśmy jeszcze o tym, ile będziesz leczył tą kontuzję, jak wygląda rehabilitacja i kiedy będziesz w pełni zdrów. To znaczy, jeżeli 10 stycznia plan jest taki, żeby odrzucić kulę. W momencie, kiedy odrzucam kulę, zaczynam robić przysiady, zaczynam robić jakąś atletykę, aczkolwiek nie mogę obciążać i forsować nogi w taki sposób, jaki robi się to w profesjonalnym przygotowaniu do MMA. Natomiast no, na pewno nie będę bez formy. No, nie? Na pewno będę robił siłownię. Już dzisiaj zacząłem, znaczy już dzisiaj, no, już jestem po paru treningach siłowych. I będę po prostu cały czas starał się jakoś w tej formie być. No, dotąd aż ta noga nie będzie w pełni sprawna i lekarz do zielone światło. Czyli uważasz, że już w przyszłym roku, w połowie roku mógłbyś, pod koniec przyszłego roku stoczyć jakąś walkę? Myślę, że bardziej w drugiej połowie, bo tam muszę się skupić też troszeczkę na tym, na poszukiwaniu nowego. No, problem mój tak jest, że ja nie mam trenera, ja sam siebie trenuję i to jest też problem. Trochę mnie to dekoncentruje, dlatego postanowiłem, że w tym roku, który się zbliża, znajdę sobie profesjonalnego trenera. Prawdopodobnie wyjadę gdzieś za granicę i w drugiej połowie przyszłego roku powrócę. Zobaczycie drwala, jakiego jeszcze wcześniej nie widzieliście i tyle. Czy rozważasz w takim razie kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych? No prawdopodobnie tak. No, nie będę ukrywał, że już tam już jest jakiś punkt zaczepny. San Diego? To już pozostanie tajemnicą do momentu wyjazdu, nie? Ale myślę, że ciekawsze miejsce. A propos jeszcze właśnie trenerów, no myślę, że tutaj jest kilku zawodników w Polsce właśnie, którym brak jest takiego stricte trenera i jeżdżą po różnych klubach. Może to być przykład twojego tutaj serdecznego kolegi Janka Błachowicza, który trenował wcześniej Ankos MMA, teraz trenuje w S4. Czy ty nie myślałeś, żeby tutaj gdzieś w Polsce właśnie poszukać sobie jakiegoś klubu? To znaczy to nie chodzi o klub, bo nie da się przygotować w MMA jak gdyby grupowego treningu zorganizować. To jest każdy musi mieć indywidualny tok treningu. No jeden jest szybkościowym, drugi jest wytrzymałościowcem, jeden potrzebuje treningu na moc, drugi na dynamikę, trzeci na wytrzymałość i nie da się tego zrobić w grupie. Grupę możemy wykorzystać właśnie do sparingów, do realizacji zadań. Natomiast no, moje podejście i z obserwacji, z doświadczenia widzę, że jednak każdy musi mieć indywidualny tok treningu, począwszy od tarczy, zapasów, grapplingu, po dietetykę. I no, nie możemy na przykład wszyscy jeść tego samego, bo nawet z racji, nie wiem, wagi i obciążeń treningowych. A jak właśnie wygląda, jak będzie wyglądał ten twój sposób właśnie twoje przygotowania do kolejnej walki? No bo w walce z Michałem Materlą pokazałeś, że ta twoja stójka jest na bardzo dobrym poziomie, a jednak brakuje ci trochę tutaj tych umiejętności parterowych, prawda? Więc będziesz zgłębiał ten parter, czy... Ja, co uważasz? Jeżeli chodzi o moje umiejętności panterowe, w każdej chwili możemy się Dominiczku sprawdzić tutaj zaraz na macie, nawet z moją chorą nogą. To po prostu chodzi o to, że Michał był mocniejszy, silniejszy i nie dał mi się zrealizować w tym parterze. No, to nie jest tak, że ja przychodzę na treningi i tłukę tylko worki, robię tarczę. Chodzi mi o to, że nie jesteś zawodnikiem parterowym jak Michał, prawda? Jesteś zawodnikiem bardziej stójkowym. Wiesz, to wynika też jak gdyby ze struktury walki. Ludzie nie lubią zawodników parterowych. Nawet jeżeli są ci, którzy przegrywają w tym parterze, ale robią widowiskowe walki, oni wciąż mają kontrakty i wciąż są zatrudniani. To też chodzi o to, żeby patrzeć z tego punktu widzenia, a nie wygrywać po prostu przez nudne, męczące walki w parterze. No, natomiast to nie jest też tak, że
że nie lubię walczyć w parterze. No jeżeli jest okazja i nieraz miałem okazję wygrać w parterze, wziąć rękę. Tam na MMA tak chyba, prawda? Ciągnąłeś... No właśnie, nawet mówię w tym przypadku, no nie, że dał rękę, wziąłem rękę i to też nie jest tak, że ten. Natomiast jeżeli mogę skończyć przez uderzenia, kopnięcia i tak dalej, no to staram się kończyć. No. Jesteś tak dobry, jak najsłabszy twój punkt, jak to mówię. No nie? Dlatego trenujemy wszystko naraz. No nie zawsze wychodzi, bo walczysz też czasami tak, jak przeciwnik pozwala ci walczyć. Nie? Bardzo dziękujemy za wywiad. Oczywiście życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Chciałbyś jeszcze na koniec kogoś pozdrowić? To znaczy, chyba życzenia będziemy osobno nagrywać. No nie? Jacyś sponsorzy może? Jeżeli chodzi o sponsorów, no to wszystkich tych, którzy wspierają klub, wspierają mnie, czyli firmę Olimber 8, Fitness Platinum, oczywiście firmę Pitbull. Tutaj chciałem podziękować też chłopakom za cały trud, za pomocy w przygotowaniach. Pozdrowić ekipę, naszych instruktorów, klubowiczów, dziewczyny z recepcji, menadżerów i wszystkich, o których zapomniałem. Dziękujemy bardzo. Dzięki również.